To jest Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, którym zapraszam Państwa już teraz na podsumowanie tygodnia głosami trzech pokoleń Polaków, choć jest z nami dama, więc może nie powinienem tego akurat nacisku kłaść na te słowa, ale tym serdecznie witam przewodnicząca Stowarzyszenia Projekt Poznań Natalia Janikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Publicysta miesięcznika Wnet, Klub Gazety Polskiej, pianista, kompozytor, działacz Solidarności, redaktor Jan Martini. Witam pana redaktora. Dzień dobry. Oraz publicysta, prawnik, mecenas Jarosław Pucek. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Zastanawiałem się, bo kiedyś przedstawiałem pana jako ekspert też od spraw mieszkaniowych i tak się zastanawiałem, czy bardzo pan jest przywiązany do tego przedstawienia, bo dzisiaj o tych sprawach nie będziemy dyskutować za bardzo. Jestem człowiekiem renesansu, jestem gotowy. Homopolitykus wystarczy. Tak jest, bardzo proszę. Proszę państwa, no nie wiem jak to powiedzieć, ale chyba jednak musimy zacząć od tego ula programowego Prawa i Sprawiedliwości, bo mam wrażenie, że on jednak, te propozycje, które padły co prawda w weekend, ale zdominowały dyskusję w minionym tygodniu. Przypomnę tylko dla takiego porządku. Świadczenie na dziecko wzrośnie z obecnych 500 do 800 zł od nowego roku. Będą bezpłatne leki dla seniorów od 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Mają też być bezpłatne autostrady. No i podjąć pierwsze decyzje na poziomie rządowym już zaczęły zapadać. I teraz pytanie do państwa. Jak tą ofensywą programową Prawa i Sprawiedliwości poradziła sobie opozycja? Jak państwo to oceniacie? Ja też miałam przyjemność być na tej konwencji, więc na mnie w ogóle wrażenie zrobiła organizacja tego wszystkiego, bo państwo, duże show, co? Tak, państwo widzieli to wszystko w telewizji, my widząc to tam, trzy panele jednocześnie, bardzo duża realizacja, no i myślę, że w Polsce jeszcze takich konwencji nie było, więc to też mówi dużo o jakości, jaką nie tylko w polityce tutaj PiS proponuje Polakom, no a Platforma i opozycja cała pogubiła się w tych propozycjach, nie wie czy popierać, czy nie popierać, więc część popiera, część nie popiera, cały czas szukają swojego zdania, cały czas czekają na oficjalne sondaże, no i to pokazuje po raz kolejny, że Platforma nie ma swoich poglądów, to są poglądy, które są oceniane korzyściami i stratami politycznymi, a nie dobrem Polaków. No, PiS po raz kolejny pokazał, że jest solidarny dla wszystkich Polaków i jest partią solidarnościową. Ja tylko dodam, że Donald Tusk chce, by 800 plus, to zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy, wprowadzić, ale już od 1 czerwca, natomiast PSL i Polska 2050 podobno są za takim rozwiązaniem, bo to świadczenie trafiło tylko dla osób pracujących. Bardzo proszę. No, redaktor Jan Martin. To śmieszne, takie no, niespójne, te, nie uzgodnili tego jakoś wcześniej. W każdym razie widać, że to, no, to jest takie typowe działanie reaktywne w braku własnych jakichś propozycji. No i one są rzeczywiście takie od sasa do lasa, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma co się spodziewać w marketingu politycznym jakiejś logiki, ponieważ to się jednak... trzeba się kierować emocjami, bo wiadomo, że elektorat często też reaguje podkorowo i w zasadzie logika nie jest tutaj jakaś konieczna. Tak no, no tak, ale to są jednak konkrety, które padły. No i pytanie, czy to odniesienie to wystarczy, panie mecenasie, żeby coś jakoś zaistnieć, przebić, nie wiem. Ja myślę, że Platforma Obywatelska i w ogóle opozycja nie ma na siebie pomysłu od wielu lat i obserwujemy rzeczywiście taką sytuację, w której reagują na to, co przedstawi rząd. Ale myślę też, że to jest po pokłosie jednak przemyślanej strategii. To znaczy elektorat, do którego się odwołuje opozycja, nie potrzebuje niczego innego niż tylko wiecznego przypominania, że opozycja jest antypisem. Nie potrafię znaleźć innego racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego nie proponuje żadnych rozwiązań programowych. A ja przypomnę, że był taki moment, kiedy z zaskoczeniem, ale też satysfakcją przyjąłem, że opozycja jako jeden z pierwszych od lat inicjatyw programowych przedstawiła kwestię polityki mieszkaniowej. I wydawało się, że dobra, przez jakiś tydzień lub dwa tak jakby przejęła trochę narrację i narzuciła tematy, które były obecne w tamtym momencie w debacie publicznej. Czyli przez chwilę można jednak i się okazało. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że wydawało się, że to będzie początek jakiejś zmiany. Nie widzimy tej zmiany, a przynajmniej nic na to nie wskazuje, ale to też wrócę do mojej tezy. Przecież Donald Tusk nie jest człowiekiem pozbawionym kompletnie inteligencji, wyczucia i pewnych zdolności politycznych. I dlatego stawiam tezę, że
że to jest działanie, które temu elektoratowi po prostu wystarcza. A polityk jednak odwołuje się do swojego elektoratu i takie będzie mówił rzeczy, żeby on chciał na niego zagłosować. To prawda, panie mecenasie, trudno się nie zgodzić, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że jednak w tych badaniach sondażowych ten sufit szklany, który jest w okolicach tych 30%, jest cały czas nie do przebicia. Więc pytanie, czy to wystarczy zwracać się tylko cały czas z tym samym komunikatem antypisowskim, pomysłem na rządzenie, na zarządzanie Polską. Czy to wystarczy Platformie Obywatelskiej, a nie trzeba zacząć już szukać trochę szerzej tych wyborców? Nie wystarcza, dlatego też między innymi... Stąd ten może szklany sufit nieprzebity cały czas. Tak, ale też między innymi dlatego Platforma Obywatelska próbuje zwalczyć inne podmioty na opozycji. Przecież cała polityka dyskredytowania Szymona Hołowni, czy Kosiniaka, Kamysza i PSL-u, czy tej inicjatywy, czy też nawoływanie do jednej wspólnej listy. Był taki moment, że przecież Platforma przejmowała hasła lewicy z aborcją na czele. No to wszystko jakby sprowadzało się do tego, żeby odbierać partiom opozycyjnym, stworzyć z Platformy jedyną alternatywę, a potem wejść znowu na to pole, na którym Platforma czuje się najlepiej, czyli walkę z PiS-em. I tak mi się wydaje, że to jest ta strategia, którą Platforma obrała i nie zamierza jej zmieniać. To do tej kwestii właśnie zwalczania się na opozycji za moment jeszcze pozwolicie państwo wrócę, ale przypomnę o czym dzisiaj powiedział, zacytuję wypowiedź szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, posła Bartłomieja Wróblewskiego, który w odniesieniu do tych tutaj zapowiedzi Donalda Tuska, by wprowadzić 800+ od 1 czerwca, przypomniał, że w głosowaniu 11 lutego 2016 roku, dotyczącego właśnie 500+, wtedy 127 posłów Platformy Obywatelskiej się wstrzymało od głosu, z kolei w głosowaniu nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, praktycznie wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej byli przeciwni. Znaczy, kiedy PiS zgłasza takie inicjatywy, to one są proinflacyjne, jeżeli Platforma, to nie są inflacyjne. Tak samo mamy teraz sytuację z 800+. Jeżeli to będzie od 1 stycznia, to będzie służyć inflacji. Jeżeli będzie od 1 czerwca, to będzie służyć rodzinom. A wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie, prawda? Dlatego tutaj rząd postanowił poczekać jeszcze, bo wszystkie tutaj badania pokazują, że ta inflacja będzie maleć i będzie już na wystarczającym poziomie na początku roku. Więc to pięknie pokazuje to, jaki program tutaj ma Platforma i jakie działania nam pokazuje. Wrócę teraz do tego wątku, który pan mecenas tutaj poruszył, tego zwalczania się powiedzmy na opozycji, chociaż ciekawie jest, bo w tej zawiązanej koalicji między Polskim Stronnictwem Ludowym a Polską 2050 też pojawiają się kwiatki. Otóż dzisiaj lider PSL-u Kosiniak-Kamysz, no nie wiem, albo przestraszył się swojego nowego koalicjanta, czyli byłej gwiazdy TVN-u, albo stracił zaufanie do swoich ludzi i ludzi Hołowni, ogłaszając, że będzie, proszę państwa, zmuszał swoich kandydatów na posłów do podpisywania certyfikatu, że nie w przypadku opuszczenia partii będą musieli płacić 1 000 000 złotych kary. O czym to świadczy taka zapowiedź? Co tam się posypało? Nie wiem, brak zaufania? No, to nie jest nic nowego, bo ja pamiętam identyczną kwestię podniesiono w samoobronie. Ma to pewne uzasadnienie, dlatego że partia no jednak kogoś tam wprowadza, umożliwia mu życie, gdzieś tam start w życiu politycznym, po czym ktoś gdzieś gdzieś znika z tej struktury, przenosi się do innej. Także no, ma to jakieś logiczne wytłumaczenie, ale z drugiej strony świadczy to o głębokiej niewierze w program. Bo przecież gdyby święcie wierzył właśnie w ten program, no to się nie przeniesie do innej partii. I podpisałby się pod rękoma i nogami, jak to się mówi, prawda? Program jest tu absolutnie nieważny. Pod każdym, można się podpisać pod każdym programem, tylko ważny jest efekt.
polityczny. Bo to jest jeszcze pytanie o to też, gdyby nastąpiła jakaś zmiana w programie z kolei, to co taki człowiek, taki poseł ma zrobić, jeśli chciałby być wierny swoim wyborcom, którzy wybrali go ze względu na to, że głosił takie, a nie inne poglądy. No i też pytanie, jeszcze tam są pewnie jakieś aspekty prawne, prawda? Czy w ogóle to jest możliwe, czy można tak szantażować posłów? No właśnie, ja mam duże wątpliwości, czy jakikolwiek sąd byłby w stanie, znaczy inaczej, czy da się wyegzekwować, to bo żaden sąd raczej by takiego roszczenia nie uznał za zasadne i w ogóle zgodne z prawem. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że to jest pokłosiem pewnego zjawiska, co do którego pewnie wszyscy się zgodzimy. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra. Nie wiemy tylko, jak będą się rozkładały głosy. A zwyczajem konstytucyjnym jest to, że największa partia otrzymuje misję stworzenia rządu. I myślę, że opozycja boi się, że po wyborach, kiedy już znane będą dokładnie wyniki i rozkład mandatów, boi się tego, że jednak jakaś część ich posłów świeżo wybranych może chcieć zmienić obóz i tego widocznie boją się działacze. Natomiast z drugiej strony zmiana barw klubowych nie jest niczym nowym w demokracji, jest raczej zjawiskiem normalnym. Ja sam pamiętam jako członek Platformy Obywatelskiej, czego się nie wstydzę, ponieważ w tamtym czasie Platforma Obywatelska miała tak szerokie spektrum, że ja i moje poglądy mieściliśmy się tam spokojnie i miałem absolutnie sumienie spokojne. Dzisiaj wiem, że z moimi poglądami zupełnie bym się tam nie zmieścił, w związku z czym nie byłoby możliwości, żebym był dalej członkiem Platformy Obywatelskiej i był, że tak powiem, no, uczciwy wobec siebie. Tak więc takie rzeczy się w polityce zdarzają i jakby próba zatrzymania tego jest mniej więcej tak samo skuteczna, jak zatrzymanie poznaniaków w Poznaniu przez prezydenta Jacka Ośkowiaka. I tak mniej więcej bym to porównał. No ja się zastanawiam, czy tu przez przypadek nie został nam zdradzony jakiś plan na to, jakie ma poglądy mieć ten przyszły rząd, jeżeli byłby z opozycji. No bo część posłów z PSL-u ma poglądy raczej prawicowe. Jeżeli tutaj chcą ich na siłę zatrzymać, no to pytanie, czy raczej ta opozycja nie pójdzie już w tak skrajną lewicę, że jest obawa po prostu, jeśli skaszy się milionem złotych kary, prawda? Że jest obawa taka, że ci bardziej prawicowi posłowie nie będą odchodzić właśnie do Prawa i Sprawiedliwości. Ja tylko jeszcze polecę może państwu artykuł, taką analizę Klubu Jagiellońskiego, który jakby przeprowadził taką opowieść o tym, jak skuteczny mógłby być rząd, którego składałby się z Prawa i Sprawiedliwości oraz właśnie koalicji PSL-u i Szymona Hołowni, bo to jednak raczej są centroprawicowe partie niż centrolewicowe i wydaje się, że programowo wcale nie byłoby to takie niemożliwe. Co do PSL-u można się zastanawiać, chociaż jak my spojrzymy na te wolty, których dokonywał w tym krótkim okresie Szymon Hołownia, to tutaj można mieć więcej wątpliwości, myślę, prawda? Że hołdują na tej zasadzie, że wszystkie chyba propozycje miał dla swoich wyborców. Chodzi o to, żeby ich koalicjant rządził, także to jest pamiętne hasło PSL-u. No i może ale tak być będzie. Może właśnie, tak jak pan mecenas mówi, języczkiem uwagi będzie ten, kto zajmie to drugie, trzecie miejsce właśnie, czyli tutaj albo Konfederacja właśnie, albo właśnie PSL, Hołownia, albo faktycznie Platforma. Ale ci mniejsi mogą mieć znaczenie przy budowaniu koalicji, gdyby to jakoś tak właśnie wyglądało, prawda? Że PiS wygrywa z niewielką przewagą na przykład. Od poniedziałku, proszę państwa, a nie, jeszcze chciałem zapytać o te autostrady, bo to jest jednak też dyskutowany cały tydzień temat. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało w czasie tego ulu programowego, że autostrady będą bezpłatne. Warto tutaj może przypomnieć, jak państwu się podoba ta propozycja, może od tego zacznę. No, mnie się na przykład bardzo podoba, bo dawno uważałem, że to, co zrobiono z tą autostradą wielkopolską, i tak właśnie, to jest no, jakieś myto nałożone na Polaków, bo przecież to są jakieś dziwaczne ceny. No jedna z najdroższych w Europie, to z pewnością. Ale to jest tego typu sprawa, że ona wpływa po prostu na rozwój Poznania. Poznań się kurczy, bo inwestorzy unikają miasta, które jest tak skomunikowane tak drogo. W związku z czym no, nie mówiąc już o zwykłych poznaniakach, a jest to równocześnie wyjście poza żelazny elektorat PiSu, bo to dotyczy wszystkich, może nawet w jeszcze większym stopniu niż takich tradycyjnych pisowców, dotyczy właśnie innych ludzi, którzy no, są mobilni.
Także myślę, że to jest dobry krok w dobrym kierunku. Nie wiadomo, czy to będzie prawne. Chociaż pan redaktor rozpoczął od tego, co będzie jakby ostatnim akcentem tej zapowiedzi, bo tak. W pierwszej kolejności mają być jednak te odcinki, które prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To jest Konin-Stryków, 99 kilometrów, Wrocław-Sośnica, prawda, A4. A później dopiero jest dyskusja właśnie z tymi koncesjonariuszami na tych pozostałych odcinkach, w tym Autostrada Wielkopolska. Tak, no bo tamto to jest łatwo, to 10 zł to tam i zresztą... To no, razy to już nie robi takie łatwo. Natomiast ugryźć tą sprawę Kulczyka, no tam pamiętam minister Ziobro zastrzegał się, że no przyjrzymy się tym koncesjom, przyjrzymy się tym układom, no ale widocznie nie da rady się tak łatwo przyjrzeć. To jest podobno tajemnica handlowa, nikt nic nie wie, w każdym razie no jakieś słyszałem, że ten człowiek, który z ramienia państwa polskiego negocjował, poszedł do pracy właśnie do Kulczyka. Nie wiem, czy to jest prawda, taki Schroeder bis, powiedzmy. No. Taki kasus Schroedera, prawda? Który później, najpierw kanclerzem był, a później jakoś przypadkowo znalazł miejsce w spółkach w Rosji. Ale prawdą jest, że to będzie pewnie najtrudniejszy element tej całej układanki, ale też niewykluczony, bo ostatecznie tam gdzieś na końcu tych negocjacji, podobno, które mają najpierw się odbyć, jest nawet zakładane wywłaszczenie po prostu. Przypomnę tylko jeszcze przy okazji, że umowy podpisywali chyba premier Leszek Miller, stary komunista, i Marek Pol z Unii Pracy, bo pamiętam ich tutaj na otwarciu. Chociaż akurat Marek Pol był jednym z pierwszych, który miał odwagę powiedzieć, że musimy zlikwidować bramki na autostradzie i przejść na system winietowy. I miał całkowitą rację, bo nic mnie nie irytuje tak bardzo na autostradzie, jak to, że jadę nią po to, żeby gdzieś sprawnie dojechać, a potem stoję w korkach na punktach opłat. No to jest absurd. A mnie bardziej jeszcze irytują jednak te kwoty, panie. Tak, ale tak, ja uważam, że to dla mnie jest kwestia neutralna, ponieważ no, ja ze względów zawodowych dość regularnie musi jeżdżę pan wliczony albo w Warszawie. Budżet, tak? Nie. Jako przedsiębiorca, ale też jako poznaniak regularnie do Warszawy jeżdżę. Ale też regularnie korzystam z kolei. Jeżeli jadę samochodem, to już naprawdę musi być jakaś ostateczność, albo zwyczajnie zaśpię na pociąg, co mi się też zdarzy. Ostatnio jechałem do Katowic w bardzo dobrych warunkach, za 60 zł w jedną stronę, wygodnym pociągiem. Nie da się niczym taniej dojechać dzisiaj niż pociągiem. Ale prawdą jest, że gdyby to się udało, ten projekt, to wygenerowałby on jednak większy ruch, który miałby przełożenie później pewnie też na turystykę, na zarobki jakieś tam i tak dalej. Tak mi się wydaje. Tak, no ja właśnie tu, to jest niesamowite, jakie larum podniosła w ogóle opozycja wobec tego pomysłu, właśnie już uderzając w to, że to jest tutaj zamach na przedsiębiorców. Cała autostrada, no to nie jest przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy, jakich wielu w Polsce, tylko to jest konkretny przykład. Jeden, no nie będzie PiS wywłaszczał wszystkich przedsiębiorców z ich inwestycji, więc myślę, że to też jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli by się udało, a chyba się tak uda, te autostrady publiczne już na wakacje. Od 1 lipca podobno. No to właśnie myślę, że też dla rodzin z dzieciakami tutaj ruch będzie na pewno większy i też pomoże to i turystyce, no i też pozwoli na zwiedzanie kraju. To zamykamy ten wątek i przechodzimy jeszcze do tego jednego ogólnopolskiego. One dzisiaj zdominowały nam trochę dyskusję, ale trudno się dziwić, bo faktycznie głośno są te tematy komentowane przez cały dzień, to przez wszystkie media praktycznie. Od poniedziałku, proszę państwa, tu już mniej osób może zwróciło na to uwagę, mniej mediów, ale warto to zauważyć. Od poniedziałku w Polsce są już pierwsze amerykańskie wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu HIMARS. Według ekspertów od wojskowości, zresztą jednego miałem tutaj w studiu, to jest bardzo historyczny, ale też niedoceniany jednak moment w historii naszej obronności. I teraz pytanie, czy strategia takiego inwestowania w polskie siły zbrojne według zasady chcesz pokoju, szykuj się do wojny jest zasadna państwa zdaniem, czy powinniśmy inwestować 4% PKB w zbrojenia? Absolutnie. Mamy pecha zasiedlać najniebezpieczniejsze miejsce w Europie chyba. W związku z czym logicznym jest, że powinniśmy mieć najsilniejszą armię w Europie. Oczywiście to bardzo dużo kosztuje. Na pewno się odbije na poziomie życia Polaków. Tym niemniej
lepiej być zadłużonym niż zniewolonym, w związku z czym jest to absolutnie konieczność. No to Heimarsy były już załatwiane w 2019 roku, także dzięki temu są już teraz. No chodzi o to, czy zdążymy dostać Abramsy, Apache, większą ilość tych Heimarsów, żebyśmy byli w stanie się obronić przynajmniej w początkowej fazie. W związku z czym, bo to jest absolutnie ważna sprawa, żeby te Heimarsy tutaj były. Czy zdążymy, panie redaktorze, to jest pytanie też o wynik wyborów trochę, no bo słyszeliśmy pewnie, nie wiem, czy państwo pamiętacie takie wypowiedzi przedstawicieli opozycji, czy ekspertów opozycji, którzy jednak no, mówili wprost, że to trzeba połowę tych kontraktów wycofać się z nich po prostu. No, proszę państwa, no to czym jest zachodni sprzęt bojowy, widzimy niestety w wojnie na Ukrainie, bo pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby tej wojny nie było, ale przewaga techniczna i myśli technicznej sprzętu natowskiego, tak go nazwijmy, jest ewidentna. No, wszędzie żeby tam... nie mówić wprost amerykańskiego. Tak, w dużej mierze oczywiście, ale widzimy, że wszędzie tam, gdzie pojawia się komponent broni natowskiej, ona się jest spustoszenie. Po stronie armii rosyjskiej. A pamiętajmy, że Ukraina dysponuje pewnym ułamkiem procenta potencjału, który daje jednak to, czym dysponuje NATO, a nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy tym krajem, który jest najbliżej, w związku z czym to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa Polski, ale i Europy, bo też ta wojna pokazała, że armie Europy Zachodniej, i to nie tylko niemieckie, ale i francuskiej, i hiszpańskiej, są armiami, no nie chcę powiedzieć teoretycznymi, ale ich zdolność bojowa jest bardzo mocno ograniczona właśnie ze względu na długoletnie przekonanie, że wojny nie będzie, zatem ta zdolność bojowa może być bez skutku ujemnego dla bezpieczeństwa Europy obniżana. Dzisiaj przywracamy normalność i wydaje się, że za chwilę polska armia miała być szansę najsilniejszą armią lądową w Europie. Nawet kosztem tak dużych wydatków, prawda? No ja chciałam tu jeszcze przypomnieć, że no zanim była wojna, to tutaj opozycja cały czas uderzała w rząd Prawa i Sprawiedliwości, że dozbrajanie armii to jest jakieś widzimisię na ten moment. To nie jest potrzebne. Śmiano się z Wojsk Obrony Terytorialnej, a niedługo później no to Wojsko Obrony Terytorialnej zdało egzamin między innymi na przykład na granicy białoruskiej. Nie chciejmy, żeby sprawdzić, jakie są nasze możliwości aktualnie, ale myślę, że to jest niezbędne, tym bardziej, że widzimy cały czas, co się dzieje na naszej granicy też i białoruskiej i cały czas, co się dzieje na Ukrainie, więc myślę, że musimy iść w tym kierunku i teraz już nawet nie ma od tego odwrotu. No mogliśmy o tym gdybać jeszcze jakiś czas temu, a teraz no nie ma odwrotu i tym bardziej nie wiemy, jak długo jeszcze wojna na Ukrainie potrwa. Przypuszczam, że wielu z nas nie chciałoby się zbroić i wydawać pieniędzy na sprzęt właśnie wojskowy, który ma potencjalnie móc odstraszać, tudzież zabijać wroga, ale jak widzimy miasta i ludzi, którzy cierpią na Ukrainie, no to rozumiemy, że jest taka po prostu chyba konieczność. No, dość powiedzieć, że szacunki pokazują już teraz, że koszt odbudowy Ukrainy to jest 440 miliardów dolarów, więc myślę, że lepiej jest... Łatwo policzyć nawet, prawda? Tak, no myślę, że lepiej jest wydać, nie wiem, 1/4 tego na zbrojenia naszej armii, niż nie daj Boże na straty wojenne. Proszę państwa, proponuję krótki oddech muzyczny, a za moment, po krótkiej przerwie, wrócimy do tematów. Będziemy mówić i o Lechu Poznań, ale też o prezydencie Jacku Jaśkowiaku i jego zarobkach. W krótkich słowach. To jest podsumowanie tygodnia głosami trzech pokoleń Polaków. Z nami w studiu przewodnicząca Stowarzyszenia Projekt Poznań Natalia Janikowska, publicysta, redaktor Jan Martini oraz też prawnik, publicysta, mecenas Jarosław Płucek. Witam państwa ponownie. I kolejny temat, który chciałem z państwem omówić. Prawie 30 tysięcy złotych, proszę państwa, miesięcznie zarabia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Tak wynika z oświadczenia majątkowego za ubiegły rok. Jego dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej w ubiegłym roku wyniosły 356 tysięcy złotych w deklaracji za rok poprzedni. Czyli 21. Była to kwota 265,600 zł. Czy prezydent, czyli mówiąc krótko, no, prezydent zarobił w ciągu roku o 90 tysięcy złotych więcej. Czy to dużo, czy mało, jak na pierwszego boba remontowego Poznania? Może takie pytanie na początek, bo przecież poruszacie je państwo po mieście. No ja sądzę, to powinni ocenić poznaniacy,
czy chcą dalej mieć takiego prezydenta, czy jest warty tych pieniędzy, bo może tak. Myślę, że cały szereg poznaniaków uważa, że tak, że to się kalkuluje jednak, bo to jest, pamiętam, jak kiedyś Donald Tusk powiedział, że nie ma z kim przegrać. Prezydent Jaśkowiak też nie ma z kim przegrać, bo ja nie wiem, ci wszyscy przedsiębiorcy, restauratorzy ze Starego Miasta, tam z okolic rynku, to przecież ja nie wiem, czy oni poszli z torbami, czy pójdą, ale podejrzewam, że to ich nie zniechęci jednak do głosowań. Tak jak na przykład w mojej dzielnicy w Strzeszyn, która jest absolutnie odcięta, nie buduje się tego wiaduktu przez tory, a jest teraz gigantycznie plac budowy. Mnóstwo się nowych buduje. Wiem, że moja córka kiedyś jechała 45 minut, jechała tylko do torów na Golęcinie. A gdzie dalej? Także, panie redaktorze, ale przedsiębiorcy sobie poradzili, bo wystawili stoliki i teraz proponują swoim klientom, żeby podziwiali, jak przebiegają prace remontowe na starym rynku. No to było już memem w majówkę. Myślę, że cała Polska się śmiała z Poznania. Tym bardziej jak spadło trochę deszczu, to wyglądało to już komicznie naprawdę do granic. Ja uważam, że prezydent jednego z większych miast w Polsce powinien godnie zarabiać. Tylko pytanie, czy prezydent wywiązuje się z tej swojej pracy. No, tutaj pan już zaznaczył też, redaktor, że inna działalność. No to pytanie, czy nie zajmuje się tą inną działalnością niż rządzeniem miasta? To zaraz do tego wrócimy, jeśli pani Natalia pani pozwoli. Oczywiście, żeby była jasność, proszę państwa, jestem ostatni, żeby zazdrościć. Zresztą podejrzewam, że my wszyscy nie zazdrościmy nikomu nieuczciwie zarobionej żadnej złotówki, ale warto może też skonfrontować te zarobki pana prezydenta Poznania z pensją prezydenta RP, która wynosi, proszę państwa, 25 tysięcy złotych brutto. 30 tysięcy w Poznaniu się zarabia, 25 brutto jako prezydent RP. Ciekawe jest też właśnie to, o czym mówiła przed chwilą pani przewodnicząca, że część tej kwoty prezydent Poznania zarobił i pochodzi z tytułu innej działalności zarobkowej. Teraz moje pytanie, czy myślicie państwo, że poznaniacy po to zatrudniali pana prezydenta, by dorabiał sobie jako, nie wiem, tam listonosz parkingowy czy wykładowca? Ja myślę, że jeżeli ma na to czas i robi to uczciwie, to niech pracuje. Pytanie, jak to jest, że prezydent ma czas na coś jeszcze? To mnie zastanawia. To dlatego skąd to ten czas bierze, bo podziwiam. Podziwiam, że ktoś jest w stanie tyle jeszcze z dnia wykroić. Natomiast ja uważam tak podobnie jak pani Natalia, że prezydent powinien dobrze zarabiać. Kropka. To nie jest tak, że Poznania nie stać na to, żeby prezydent dobrze zarabiał. Jeżeli miałbym zwracać na coś uwagę, to raczej zarobki prezesów spółek komunalnych. Ja też pełniłem tą funkcję, więc wiem, jaka to jest odpowiedzialność. I oni też powinni dobrze zarabiać, ale obecnie zarabiają ponad 500 000 złotych rocznie. I to już jest przesada i tu już widziałbym możliwości do jakiejś regulacji, dlatego, że to są często spółki dość newralgiczne. To jest czy TBS, czy ZKZL, w którym pracowałem, to są jednak spółki, które środki mają z czynszów, z opłat od poznaniaków. I tu bym się zastanowił, czy te zarobki na poziomie, podkreślam, 500 000 złotych są, nie są za wysokie. Natomiast to jest też kadra menedżerska, która ma swoją odpowiedzialność, którą powinniśmy rozliczać. Jak jest, wszyscy widzimy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tą odpowiedź znajdziemy przy urnie wyborczej, ale widocznie poznaniakom to nie przeszkadza. Po tym Armagedonie, który obserwujemy w Poznaniu tak naprawdę, to jest pytanie, prawda? Czy to jest, jaka praca, taka płaca może? Ale znowu wydaje się, że pan prezydent Jaśkowiak, jak sam powtarza, jest w czepku urodzonym, chyba ma 16 tych czepków już, bo biorąc pod uwagę, że remonty rzeczywiście za chwilę się skończą, a wybory są mniej więcej za rok, znając ludzi, zdążą się przyzwyczaić i zapomnieć o tym, jak było. Jak też ładnie nam wyremontował to miasto, zabetonował. Tak jest. Natomiast ja zwracam też uwagę, że nie tylko Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać, ale też otoczenie Ryszarda Grobelnego też wskazywało, że nie ma z kim przegrać. To zawsze jest pewna domena osób urzędujących. Jak było, wszyscy wiemy. Ale widać, jak się kończy, właśnie. Natomiast rzeczywiście ta zmiana będzie bardzo trudna, bo wydaje się, że w Poznaniu każdy z szyldem Platformy Obywatelskiej wygrałby, chociaż nikt wcześniej o nim by nie słyszał. No pytanie tylko, czy właśnie prezydent faktycznie ma za mało może obowiązków, za mało spraw na głowie poznańskich typowo, że jeszcze prowadzi tą działalność zarobkową, ale niech tam sobie prowadzi, jak mu to potrzebne. Teraz być może ulubiony temat jednak pana mecenasa, bo wszyscy znają pana mecenasa.
prasa z tego, że jest wiernym kibicem Lecha Poznań, więc właśnie trochę o Lechu. Czy Lech Poznań zakończy, proszę Państwa, tegoroczne rozgrywki na podium? Rozmawiamy o tym dlatego, że wciąż jednak trwa, zacięta mam wrażenie, jednak walka z mającą dwa punkty więcej Pogonią Szczecin o to miejsce na pudle. Dzisiaj Lech w przedostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrał o 20:30 w Kielcach z tamtejszą Koroną. Pogoń jutro będzie walczyć z Górnikiem Zabrze. Transmisja z Kielc, od razu powiem, od godziny 20:30 na naszej antenie. No ale pytanie, czy zakończenie rozgrywek na trzecim lub czwartym miejscu przez ustępującego jednak mistrza Polski to jest wynik, który zadowoli kibiców? No, jeżeli mogę zacząć w tym bardzo temacie. Proszę, panie mecenasie, jeżeli można, no myślę, że jeżeli to będzie czwarte miejsce, to to będzie rozczarowanie. Trzecie miejsce to jest takie minimum, które kibice uznają, że to jest okej, biorąc pod uwagę tą przygodę w Pucharach Europejskich. Problem w tym, że nic nie jest już wyłącznie w naszych rękach, czy w nogach piłkarzy, ponieważ tracimy punkty do Pogoni Szczecin, ale też przypomnę, że poziom sędziowania w meczu Lecha z Pogonią Szczecin tak naprawdę walnie przyczynił się do tego, że Lech w tym meczu stracił punkty. Do tego, jeżeli dołożymy nieszczęsny początek sezonu, w którym mieliśmy no szpital i przegrywaliśmy pierwsze mecze, tych punktów dzisiaj brakuje. Potem Lech się podźwignął, grał przyzwoity futbol, choć ostatnio trochę zadyszki jednak złapał. To mimo wszystko walka o to trzecie miejsce to jest absolutne minimum. Natomiast trzeba też powiedzieć, że Lech dzisiaj moim zdaniem gra trudniejszy mecz niż tydzień temu w Częstochowie, gdzie wiadomo, że Raków po zdobyciu mistrza Polski, po świętowaniu, gdzie trenowali bodajże tylko dwa razy, mieli tam 4 dni przerwy, był to przeciwnik łatwiejszy. To zresztą było widać na boisku. A teraz ta Korona Kielce pod wodzą Kamila Kuzera. Ależ mi wyleciało nazwisko. No, no właśnie, też Kamil Kuzera. No masz. A nie, w każdym razie, pod wodzą nowego trenera, ale wstyd. Pod wodzą nowego trenera w każdym razie przede wszystkim gra bardzo fajny futbol i to będzie, mam nadzieję, bardzo ciekawy mecz. Z drugiej strony Lech lubi grać z odważnymi drużynami i gramy się znacznie lepiej niż broniącym się Górnikiem Zabrze czy Zagłębiem Lubić w Poznaniu. Także może być fajny futbol. Państwo coś dodacie? No myślę, że tutaj już więcej niż specjalista nie można dodać. No ja myślę tylko, że kibice jeszcze mogą być zadowoleni już w tym roku z tych pucharów UEFA, więc aż tak bardzo myślę, że nie będą zawiedzeni tym miejscem, no bo mieli już okazję do świętowania w tym roku. Istotą sportu jest, że czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Także, no, czasami jeszcze remisuje, jak mówił klasyk. Także piłka jest okrągła, bramki są dwie. No w każdym razie z pokorą należy każdy wynik przyjąć, chociaż oczywiście też wolałbym, żeby jednak na tym trzecim miejscu się skończyło. No właśnie, panie mecenasie, dobrze pan kombinował Kuzera, tak? No właśnie, Kamil Kuzera. Na koniec króciutko chociaż, ale jednak dwa zdania zamieńmy, proszę państwa, o tych freskach z tematami biblijnymi, wizerunkami świętych jezuitów oraz Janem Kazimierzem Wazą w stroju kardynalskim. Malowidła z XVIII wieku zostały odrestaurowane, proszę państwa, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegackim. Koszt trwającego od stycznia ubiegłego roku remontu to niespełna 2 miliony złotych. Czy sala ta stanie się Państwa zdaniem atrakcją turystyczną Poznania? No z tego, co miałam okazję już słyszeć od znajomych radnych, to robi to niesamowite wrażenie na żywo. Ja niestety widziałam na razie na zdjęciach, mam nadzieję, że niedługo będzie jakaś okazja, żeby zobaczyć je na żywo. Wiem, że to też jest niesamowita nobilitacja i dla radnych miasta, i dla Rady Młodzieżowej miasta, ponieważ niedawno jako projekt Poznań wręczałam im również czek z Funduszu Młodzieżowego i tak między sobą właśnie mówili, że już się nie mogą doczekać, kiedy będą na tej sali mogli obradować, więc myślę, że to też niesamowita nobilitacja dla nich. No i mam nadzieję, że będzie ona udostępniona w przyjaznej formie dla zwiedzających, no bo na razie urząd częściej się zamyka na odwiedzających niż jest otwarty, więc tym bardziej myślę, że te freski powinny być udostępnione dla... Zastanawiam się, jak tam będą głosować, jak się będą czuli tam przed tą Matką Bożą i tym krzyżem pięknym radni Lewicy, czy tudzież tam Platformy Obywatelskie o tym lewicowym... Przejdą na naukę zdalną. Może. No w końcu ten gmach zobowiązuje jednak do, tak patrząc na historię, że te freski nie są niczym jakimś, nie są jakimś tam wtrętem, tylko są na miejscu swoim. Uważam, że teraz ta ofensywa muzealna
to jest coś niesamowitego, że podobno jakoś ludzie nawet chodzą po tych muzeach. Jest... I jednak ta i polityka historyczna, i polityka kulturalna zaczyna przynosić efekty. Ja tutaj po prostu to coś tym uważam, jest. Że premier Gliński jednak robi kawał dobrej roboty. I mówi to nie byle kto, bo jednak kompozytor, artysta, pianista. Panie mecenasie, pan wybierze się na noc muzeum, bo to teraz w tę sobotę Muzeum Narodowe i Muzeum Broni Pancernej z nową wystawą Czerwone Maki, szlak bojowy II Korpusu Polskiego z okazji 79. rocznicy zdobycia przez Polaków Monte Cassino i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i tak dalej, i tak dalej. Państwo skorzystacie? No ja wszystkich zachęcam, ale akurat ja nie jestem wielkim fanem nocy muzeów, dlatego że jest za dużo ludzi. I w ciągu roku naprawdę są dni, kiedy te muzea są otwarte i są darmowe. I można sobie naprawdę po poznańsku oszczędnie je zwiedzić. I polecam odwiedzanie nie tylko w nocy muzeów. Także staram się bywać szczególnie no, wystawa stała Muzeum Narodowego. No, dwudziestolecie międzywojenne. Malarstwo polskie. Przysząc no naprawdę i absolutnie robi wrażenie. Mhm. Natomiast to jeżeli chodzi o noc muzeów, natomiast rzeczywiście sala sesyjna, no wydaje się, że to naprawdę może być taka perła w koronie i mam nadzieję, że będzie ogólnodostępna, a dostać się, tak jak pani powiedziała, dostać się do urzędu. Dzisiaj to wcale nie jest taka prosta sprawa. No kiedyś więcej bywałem, że tak powiem. Natomiast dzisiaj rzeczywiście dostać się... Okej, kwestie bezpieczeństwa są ważne, ale myślę, że trochę nastąpiło przesadę. Może to będzie powód do tego, żeby otworzyć się na mieszkańców taki dawny reflektarz, zresztą jezuicki. Bardzo dziękuję państwu za przybycie do studia i za ten komentarz, za rozmowę. Przewodnicząca Stowarzyszenia Projekt Poznań Natalia Janikowska, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Publicysta miesięcznika Wnet, Klubu Gazety Polskiej, pianista, kompozytor, działacz Solidarności, redaktor Jan Martini, dziękuję. Dziękuję. Oraz publicysta, prawnik, mecenas Jarosław Płucek, dziękuję również panie. Dziękuję bardzo. Dziękuję także państwu. To było podsumowanie.